rest I need. Yes. Rest. Nawet najwięksi mistrzowie Jedi potrzebują raz na jakiś czas odpocząć sobie od trudów walki z ciemną stroną mocy, tak więc nic dziwnego, że nas, zwykłych śmiertelników, również może złapać pewnego rodzaju zmęczenie, szczególnie na początku ciężkiego tygodnia w pracy. Tak więc właśnie dlatego dzisiejszą recenzję najnowszego odcinku Star Wars Resistance dostajecie z jednodniowym opóźnieniem. Dla tych z Was, którzy czekali na to z niecierpliwością, mam nadzieję, że wybaczycie mi, ale serio, w poniedziałek po prostu byłem padnięty i nie byłem w stanie za bardzo nagrywać. Ale już kończmy ten, powiedzmy, przedługi wstęp i zobaczmy, co działo się w najnowszym, 18 odcinku z pierwszego sezonu Star Wars Resistance. Okupacja najwyższego porządku nasila się na stacji Colossus. Kolejni mieszkańcy zaczynają znikać w tajemniczych okolicznościach. Kiedy do zaginionych dołącza Hype Faison, Kazuda oraz Tora postanawiają wyruszyć na poszukiwanie swojego przyjaciela. I oglądając ten odcinek, miałem wrażenie, że mamy do czynienia z 20 minutami, które są chyba najbardziej serialowym elementem całego tego pierwszego sezonu. Naprawdę, oglądając w końcu, patrząc, jak rozwija się fabuła, jak rozwijają się bohaterowie, jak współgrają oni ze sobą oraz oczywiście to, co dostajemy na samym końcu, to wszystko sprawiło, że autentycznie czułem się, jakbym oglądał typowy odcinek typowego, lekko sensacyjnego serialu. I po pierwsze, naprawdę fabularnie i reżysersko ten odcinek jest chyba jednym z lepszych, czy przynajmniej solidniejszych. Mamy, powiedzmy, sensowne zawiązanie akcji, mamy rozbudowę zarówno tła, jak i również głównych motywacji bohaterów, co wszystko nam składnie, powiedzmy, prowadzi do sceny, nazwijmy to w cudzysłowie, batalistycznej, bo nie można tego nazwać wielką batalią, jak i również do wielkiego plot twistu, o którym za chwilę pogadamy. Jednakże ten odcinek najbardziej chyba stoi właśnie plot twistem, powtórzę się, za chwilę o tym pogadamy, ale również bohaterami, którzy momentalnie w ciągu 20 minut naprawdę niezwykle mocno zostali rozbudowani. Hype Faison, który praktycznie był nieobecny cały sezon, tak samo jak właściwie wszystkie asy, w końcu zostaje w jakiś sposób bardziej zaprezentowany, jako oczywiście obcy, powiedzmy, czy jako zawodnik, który jest cwaniaczkiem, który w odpowiedniej chwili musi nawrócić się, powiedzmy, na dobrą stronę, czy, powiedzmy, po prostu ogarnąć się i mieć jaja, żeby coś zrobić. Standardowy rozwój, ale i tak całkiem sympatycznie poprowadzony jak na 20 minut tego odcinka. Wielkim pozytywnym zaskoczeniem dla mnie jest postać Aunt Z, czyli, powiedzmy, ciotki Z prowadzącej bar na Colossus, która do tej pory po prostu była taką grumpy starszą panią, zakładam, że to jest, powiedzmy, człowiek, która prowadziła cały ten przybytek. I tutaj jakby jest pokazane o to, jak ona jest po prostu taką typową babą z jajami, która w pewien sposób nie boi się sprzeciwić First Orderowi, nie boi się, powiedzmy, odrzucić ich propagandy i która po prostu jest waleczną postacią. I naprawdę z miłą chęcią chciałbym obejrzeć ją więcej. Biorąc pod uwagę, że pod sam koniec odcinka ona odlatuje na Takodanę, mamy tutaj sporo dużych potencjalnych, fajnych rzeczy. Po pierwsze, może się okazać, że ona w następnym odcinku powróci wraz z Hype'em na stację i poinformują, że Takodana została zniszczona, czy, powiedzmy, zamek Maskanaty, bo prawdopodobnie o niej wspomina Aunt Z, został zniszczony i my wróciliśmy tutaj. Oraz również mam nadzieję, że w drugim sezonie, jeżeli nasi bohaterowie gdzieś tam zbiorą się jako ekipa i będą organizacją działającą wraz z Resistance'em, czy, powiedzmy, w ramach Resistance'u, Aunt Z będzie, powiedzmy, ich taką nie tyle gospodynią, czy, powiedzmy, kucharką, tylko osobą odpowiedzialną za te drinki, za to jedzenie, która po prostu będzie tą taką żelazną kobietą, bo jest to naprawdę przyjemne. Nie jest to w żaden sposób oryginalna postać pod tym kątem, w żaden sposób, ale i tak przyjemnie to się ogląda. Natomiast największy, najbardziej przyjemny smaczek i potencjał zarówno na finał, jak i również na rozwój w dalszych sezonach, to jest spotkanie Jagera oraz kapitana Dozy, którzy zaczynają planować, w jaki sposób oprzeć się, czy, powiedzmy, zniszczyć starania First Orderu i skontaktować się z Resistance'em. I tutaj oczywiście rodzą nam się całe gigantyczne podejrzenia i pytania, ponieważ doskonale pamiętamy, że Jager walczył w ramach rebelii podczas wojny domowej i walczył m.in. na Jakku. Kapitan Doza jest natomiast byłym oficerem imperialnym. I teraz pytanie, w jaki sposób oni się poznali? Prawdopodobnie znają mimo wszystko swoją przeszłość i tutaj oczywiście można już dociągać wnioski, że może walczyli przeciwko sobie podczas wojny domowej lub na przykład nad samym Jakku i w pewien sposób jeden drugiemu uratował życie, raczej prawdopodobnie Jager Dozie, i w ten sposób nasi bohaterowie poznają się i w pewien sposób zaczynają zakopywać, powiedzmy, przeszłość ze sobą i razem współpracować. I w pewien sposób z jednej strony Jager, no bo First Order to taka kontynuacja Imperium, z drugiej strony Doza stracił wiarę w Imperium prawdopodobnie gdzieś na swoim etapie życia i dlatego teraz chce być przeciwko First Orderowi. Mam nadzieję, że ten duet będzie współpracował i mam nadzieję również, że ten duet pojawi nam się w drugim sezonie dzielący się swoją wiedzą. Z jednej strony Rebellion, z drugiej były Imperialny, którzy razem działają przeciwko First Orderowi. Tak więc bohaterowie naprawdę solidnie zostali napisani, solidnie zostali poprowadzeni.
jak i również główni, których do tej pory znaliśmy, czyli tam, która nadal coraz bardziej robi się podejrzana w stronę swoich towarzyszy. Powiedzmy Kazuda, który jakby jest bardziej, coraz bardziej sensowny, coraz lepiej mu wychodzi działanie i robienie tego, co robi. Więc naprawdę jest tutaj solidnie. No i oczywiście na sam koniec najważniejszy aspekt, o którym dwa razy wcześniej wspominałem, czyli wielki plot twist na koniec. Czyli powiedzmy z wydarzenia, którego chyba do tej pory, przynajmniej ja sobie teraz tak na szybko nie mogę przypomnieć, którego nie mieliśmy jeszcze w tym sezonie, ponieważ mamy wielkie oczekiwanie na kolejny odcinek. Co będzie się działo dalej, w jaki sposób to będzie zaprezentowane i od tego momentu rozpocznie się kolejny prawie przedostatni odcinek, czy powiedzmy trzeci od końca. I to jest ten element, który tak jakby spina nam to wszystko pięknie razem taką tą serialową klamrę, o której mówiłem na samym początku, bo teraz po prostu mamy odcinek, gdzie czekamy z niecierpliwością na następne 20 minut przygód naszych bohaterów i ja czekam z niecierpliwością, bo naprawdę, naprawdę zapowiada się coraz przyjemniej. I oglądając ten odcinek, naprawdę ciężko było mi znaleźć coś, co tak solidnie, bardzo porządnie w pewien sposób by mnie zdenerwowało. Biorąc pod uwagę, jak zostali zaprezentowani szturmowcy, jest naprawdę nieźle w porównaniu chociażby z Rebelsami, ponieważ tutaj mimo tego, że oczywiście nasi bohaterowie dosyć łatwy sposób pokonują szturmowców w różnych sytuacjach, chociażby nasyłając na nich jakieś tam te gryzące ryby. I tak na przykład interakcje z obywatelami, czy też obecność w tym barze Anzi jest poprowadzona w porządny, solidny sposób. Niestety, no oczywiście w pewien sposób najgorszym elementem tego wszystkiego jest finałowa walka, powiedzmy, która znowu jest dosyć kiepsko skoordynowana i która jest po prostu w pewien sposób przeciągnięta i mamy wrażenie, tak jakby bohaterowie nie do końca wiedzieli, co mają robić. W szczególności mam tutaj na myśli oczywiście szturmowca, który 3 razy strzela do Kazudy, stojąc w miejscu i ani razu nie trafia go za pomocą wiązki ogłuszającej. Nikt mu za bardzo w międzyczasie, powiedzmy, nie pomaga. Dopiero Hype musi przyjść i uratować Kazudę. Jest to w pewien sposób no niestety niezbyt dobrze skoordynowane i niezbyt dobrze zgrane w czasie i trochę autentycznie mi to przeszkadza. Jednakże jest jedna rzecz, która najbardziej mi się rzuciła w oczy i w pewien sposób nie jest to jakiś gigantyczny problem, ale z drugiej strony jest to w pewien sposób kolejny element tego, że pewne rzeczy w uniwersum gwiezdnowojennym nie zgrywają się ze sobą, a można byłoby je w łatwy sposób naprawić, ponieważ na sam koniec Anzi oraz Hype Poison wsiadają na pokład desantowca First Orderu. Desantowca, którego poznaliśmy chociażby w pierwszej części nowych Gwiezdnych Wojen, czyli w Przebudzeniu Mocy, który służy do, jak sama nazwa wskazuje, do desantowania żołnierzy na polu bitwy. Jest to statek, który nie jest w żaden sposób wyposażony w hipernapęd. Nasi bohaterowie nie mogą, tak jak mówią, polecieć na takodane, bo nie mają za bardzo jak, albo po prostu zajmie im to gigantyczną ilość czasu. I to jest dla mnie problematyczne. Czemu nie można było tam zdać zwykłego, powiedzmy, prostego wahadłowca First Orderu? Nie byłoby żadnego problemu. Tutaj tak naprawdę, nie wiem, chyba że jest pewne rozwiązanie, że twórcy zakładają, że ta dwójka uciekających bohaterów zostanie złapana, bo zostanie przechwycona lub polecą na statek transportowy większy jakiegoś First Orderu i tam zostaną odkryci. Jeżeli tak i w pewien sposób oni powrócą, czy zostaną tam pojmani w następnych odcinkach, dobra, to będę zaliczył na plus. Ale jeżeli oni rzeczywiście dolecą na tą taką dane, mimo potencjału, jaki daje to rozwiązanie fabularne, to i tak przeszkadza mi środek, do jakiego doszliśmy do niego. Bo naprawdę zwykły desantowiec, no kurde, to nie jest problem wziąć książkę, przeczytać, jaki statek First Orderu ma hipernapęd, jaki nie, a potem wkleić to odpowiednio. Szczególnie, że mamy chociażby modele transportowców, czy nawet, powiedzmy, TIE Fighterów specjalnych, które można byłoby wkleić w miejsce tego cholernego desantowca. Podsumowując jednak, cały ten odcinek jest naprawdę solidną dawką dobrej zabawy Star Wars Resistance, która za pomocą swojego, powiedzmy, plot twista na sam koniec wprowadza nas, moim zdaniem, bardzo dobrze do wielkiego finału. Wielkiego finału, mówię to z pełną odpowiedzialnością, ponieważ zostały nam 3 odcinki i w drugiej połowie marca skończymy przygody z pierwszym sezonem Star Wars Resistance i jak na razie jest dobrze, jest naprawdę dobrze, są zarysowane postacie, są zarysowane konflikty, oczywiście głównie Kazuda oraz tam, którzy prawdopodobnie to w ten sposób poprowadzi ich do dalszych działań, rozwinie w jakiś sposób fabułę. I czekam z niecierpliwością. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę chcę zobaczyć kolejny odcinek i mam nadzieję, że w pewien sposób finał, który jest rozbity na kolejne 3 tygodnie, najpierw następny odcinek na pewno dostaniemy 20-minutowy i mam nadzieję, że 2 ostatnie nie będą po 20 minut, tylko dostaniemy, powiedzmy, wielki finałowy odcinek trwający
40 minut. Oczywiście za chwilę Przebudzenie Mocy, czy powiedzmy wydarzenia z Przebudzenia Mocy, za chwilę Starkiller Base. Czekam z niecierpliwością i naprawdę podoba mi się, w którą zmierza ten serial w pewien sposób. I to, jak on momentami naprawdę potrafi wspiąć się na tą formę serialową, że w pewien sposób, mimo tego, że jest skierowany dla dzieci, potrafi zaserwować rozgrywkę wciągającą nawet starszych fanów, takich jak ja. Tak więc oczywiście standardowo dziękuję Wam bardzo, że wytrzymaliście do końca. Zapraszam do dzielenia się swoimi wrażeniami z tego odcinka, zarówno pod tym filmem, jak i również na Facebooku, ponieważ Ziemniaczane Pole Komisarza Sewa jest na Facebooku. Zapraszam na live'a, który w tłusty czwartek od 19 na żywo na kanale. Będziemy sobie rozmawiać co nieco o The Last Jedi. No i oczywiście zapraszam do następnych filmów, które już niedługo będą pojawiać się na kanale. Tak więc dziękuję Wam bardzo jeszcze raz serdecznie. Do zobaczenia już wkrótce i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!